To będzie naprawdę niesamowite wydarzenie. Obaj zawodnicy są bardzo ambitni, bardzo waleczni, więc myślę, że to może być walka roku. Już na tym etapie, kiedy tu siedzimy przed tym stołem. Oczywiście pas trafi do lepszego, natomiast obaj zasługują na tą walkę. Ma, jak jeden, tak i drugi zrobi duże postępy w ciągu tego roku. Po rok temu tak obaj walczyli w czempionsie, walkę wygrał Mateusz, więc starcie 3 lutego pokaże, kto jest naprawdę mistrzem w tej kategorii. Walka wieczoru gali DSF Kickboxing Challenge. Jak mówi Mateusz, to będzie starcie Toreadora, który pokona Byka, więc zacznijmy od tego Byka. Maksymilian, możesz się ustosunkować do tych słów. Oczywiście. Byk ostrzy rogi i będzie gotowy, żeby tego Toreadora powalić. Ole, ole. Maksymilian, co powiemy Mateusz w kontrze do tych słów byczych? Co możemy powiedzieć na ten temat? No, różnica między Toreadorem a bykiem jest taka, że byk działa instynktownie, jest zwierzęciem, a Toreador myśli i dlatego ma tą przewagę. Tylko byk ma ostre rogi i no jest groźny w każdym momencie walki. Dobrze, panowie, tutaj mamy już próbkę tego, jak gorąco będzie w ringu w tej walce wieczoru. Przejdźmy do tych sportowych jeszcze aspektów. Czujecie tą świadomość, odpowiedzialność przed tą walką? Stawka najwyższa, jaka może być? Pas DSF Kickboxing Challenge. Maksymilian. Ja nie czuję większej presji. 2 miesiące temu byłem na Mistrzostwach Świata, stoczyłem tam 4 ciężkie walki i zdobyłem Mistrzostwo Świata. To jest kolejny etap w mojej sportowej przygodzie. Spełniam się tutaj na ringu i mam zamiar dalej ponosić sobie poprzeczkę i pas będzie następnym etapem w mojej karierze. Mateusz? No co mogę powiedzieć na temat tego pojedynku? No na pewno presja jakaś tam może jest, nie? Ale no bierzemy pod uwagę to, że wcześniejszy pojedynek to ja wygrałem, to presja zwycięstwa powinna ciążyć Maksowi, tak? Ja tylko udowodnię to, że wtedy to nie był przypadek. Robert, żeby pokazać jeszcze jakby skalę tego pojedynku, trzeba, ty jako dyrektor sportowy możesz na ten temat się doskonale wypowiedzieć. Będzie to konfrontacja zawodnika, który wywodzi się z kickboxingu, z K1, a drugi zawodnik reprezentuje full contact. Bardzo ciekawe zestawienie. Jak najbardziej, ale walka jest walką i wierzę w to, że zarówno jeden, jak i drugi będzie przygotowany i zostawi serce w ringu. Jasne, każdy może mówić, że... Boże. Full contact, to nie ma niskich kopnięć i tak dalej, ale nie skreślam tutaj Mateusza na przegranej pozycji, bo jest bardzo groźny, jest bardzo lotny na nogach, także myślę, że to będzie bardzo ciężka i bardzo wyrównana walka, co było widać już na poprzednich ich starciu tak naprawdę. Szanowni Państwo, 2 mistrzów świata 3 lutego w walce wieczoru zawalczy o pas mistrzowski DSF Kickboxing Challenge na gali o numerze 13.